Jako pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zmian Klimatu i Energii, NV, jestem sprawozdawcą opinii pod tytułem Śródokresowa ocena programu LIFE, programu służącemu ochronie środowiska w Europie. Problematyka ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatu jest niezwykle istotna dla nas wszystkich, dla wszystkich regionów, dla państw Europy, ważna dla świata. Osiąganie jej celu wiąże się ze strategią Europa 2020, ważną wytyczną dla programów regionalnych, programów operacyjnych. Program LIFE jest kierowany do osiągania celu właśnie w regionach i miastach. Stąd ważna jest możliwość wypowiedzenia się nas, samorządów europejskich na temat skuteczności działania tego programu, osiągania jego celów i próby koordynowania funkcjonowania tego systemu wsparcia ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatu, ale też łączenia tego działania z celami, które chcemy osiągać w regionach, choćby wprowadzaniem innowacji. Region Łódzki ma duże środki w regionalnym programie na ochronę środowiska, zapobieganie zmianom klimatycznym. Chcielibyśmy je wykorzystywać skutecznie, a tą skuteczność widzimy w możliwości wprowadzania innowacji, współpracy z przedsiębiorcami, w sięganiu po nowe technologie. Chcielibyśmy środki możliwe do pozyskania w programie LIFE wprowadzać do gospodarki, tak aby osiągać te ważne dla Europy cele. Mówimy tu o reindustrializacji, ale ona może dziać się właśnie w sferze przedsiębiorczości związanej z filozofią ochrony środowiska czy zapobiegania zmianom klimatu. W Łódzkim duża aglomeracja, jaką jest miasto Łódź, ma problemy właściwe dla wszystkich miast i istotne jest to, aby rozpędzać innowacje, politykę miejską właśnie tak, aby służyła ochronie środowiska, zmniejszaniu oddziaływania na środowisko i zapobiegania emisji dwutlenku węgla, ochronie klimatu.